napisałem 21 sierpnia, nie pamiętam którego roku. Wtedy moje marzenia były takie, żebym miał miejsce do pracy. I wierzcie mi, a wrócę gdzieś tam na niebie, nie usłyszał, miałem 50 zł. I w ciągu niespełna roku powstała moja galeria i pracownia ozówka. Podobnie spełniły się, może teraz troszkę bardziej żartobliwie, następne moje marzenia. Jedno z nich było takie, żeby ksiądz Giemca mnie przeniósł taczkami. I zdarzyło się to w tym roku po dziedzińcu w Bagnie, w seminarium. Drugie było takie, żeby mieć możliwość zaprezentowania Państwu tych prac tutaj w Czepnicy, w tym przepięknym miejscu. I tak się stało. Tak się stało i nie ukrywam, że sprawcą całego zamieszania jest ksiądz Giemca. Ja byłem zaskoczony tą propozycją i ksiądz proboszcz też wyraził zgodę, tak, że być może zapoczątkujemy jakiś wystaw w tym wyjątkowym obiekcie. Dostałem od Pana Boga taki dar. Może troszkę talentu też, ale mój dar najważniejszy jest taki, że Pan Bóg postawił na mojej drodze wspaniałych ludzi. Wyjątkowych. Wierzcie mi. Część z nich to siedzi tutaj przede mną. Część być może dołączy do tego ogrodu, jak bliżej pozna. I za to dziękuję mu. I dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tej wystawy i tego pięknego katalogu. Pozwólcie Państwo, też kwestii sprostowania. Katalog powstał dzięki współpracy wielu sponsorów. Nie było łatwo, ale chcę tutaj podkreślić moją wielką przyjaźń z gminą Oborniki. Miałem przyjemność się przywitać z panią Romą, która znamy się od wielu lat i która jako przedstawicielka z mocnej gminy nam dopomogła w wydaniu katalogu. Moja macierzysta gmina, Kąty Wrocławskie, ale największe podziękowanie kieruję w stronę nieobecnego niestety Artura Cieczka, moderatora całego tego ekipu wystaw. No i jego wkład finansowy był największy. No i wielu, wielu jeszcze innym dziękuję sponsorom.